O, to mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna przygoda Cię nie ominęła. Śladem safari. Safari to magiczna podróż do krainy, w której żyją najbardziej niesamowite zwierzęta na świecie. To taki wyjazd do miejsc, gdzie słonie mają wielkie trąby, lwy mają dzikie grzywy, a zebra ubrana jest w pasy, jak na wielką imprezę. Kiedy wybierasz się na safari, wsiadasz do jeepa, a ten jest tak magiczną maszyną, która przeniesie Cię w sam środek dzikiej przyrody. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w Afryce, w wielkiej krainie o nazwie Sawanna. To miejsce, gdzie trawa rośnie wysoko, a drzewa stoją w oddali, jak strażnicy. W sawannie żyją królowie zwierząt, czyli lwy, oraz wiele, wiele innych zwierząt, takich jak na przykład zebry, słonie. Podczas safari można patrzeć przez okno jeepa, obserwować te niesamowite stworzenia, jak się bawią, jak jedzą trawę, albo jak polują na jedzenie. Będziecie mogli zobaczyć, jak słoń wyciąga swoją długą trąbę, a gepard biegnie najszybciej na świecie. Trzeba być cicho i uważać, żeby nie przestraszyć zwierząt. To jak gra w ukrytą wioską z dziką przyrodą, gdzie trzeba być cichutko, żeby zwierzęta nie schowały się w krzaki. Czekają Was tam niesamowite przygody i spotkanie z niesamowitymi zwierzętami. Gotowi na tą magiczną podróż? To jedziemy na safari razem. Miś Brązuś zaczął od planowania swojej niesamowitej wyprawy. Usiadł przy swoim stoliku z mapą Afryki i wielkim atlasem zwierząt, który dostał od swojej babci. Spędził wiele, wiele dni czytając o tych dzikich zwierzętach, które można spotkać na sawannie. Zebrał również niezbędne rzeczy na wyprawę. W jego plecaku znalazły się lornetka, notes do notatek, latarka, mała apteczka i oczywiście nie zapomniał o swoim ukochanym miodzie. Miś Brązuś postanowił wyruszyć tą niesamowitą przygodę na afrykańskie safari. W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Miś Brązuś wstał bardzo wcześnie. Wziął swój plecak i ruszył w stronę niesamowitej przygody. Długa droga czekała na niego, ale był gotów na każdą przygodę. Po wielu dniach podróży miś Brązuś dotarł na sawannę. Widok szerokiej, trawiastej równiny robił ogromne wrażenie. Wysokie trawy tańczyły na wietrze, a w oddali widać było pierwsze zwierzęta. Miś Brązuś był bardzo podekscytowany, kiedy przewodnik, który miał dużą wiedzę o dzikiej przyrodzie, zaprowadził go do specjalnego pojazdu, do jeepa. Jeep był wysoki, aby można było widzieć lepiej zwierzęta. Miał wielkie okna, żeby można było obserwować przyrodę. Brązuś usiadł na przednim siedzeniu i był gotów na swoją wycieczkę. Przewodnik usiadł z przodu i powiedział: Misiu Brązusiu, zaczynamy naszą wyprawę po safari. Samochód ruszył i zaczął poruszać się powoli przez sawannę. Pierwszego dnia safari mieli okazję zobaczyć olbrzymie sawanny. To wielkie, płaskie obszary, na których rosną trawy i dziko tryskają źródła wody. Na sawannie mieszkają dzikie zwierzęta, takie jak lwy, słonie, żyrafy. Miś Brązuś i jego przewodnik podziwiał wszystkie te stworzenia biegające po horyzoncie. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył miś Brązuś, były wysokie trawy, które wydawały się sięgać aż do nieba. Wyglądały jak zielone, bujne fale na morzu. Przewodnik pokazał Brązusiowi różne miejsca,
gdzie mogą znajdować się zwierzęta. Brązuś pilnował uważnie każdego zakrętu i każdego drzewa, bo wiedział, że za każdym rogiem mogła czekać niespodzianka. Gdy Chip jechał przez afrykańską sawannę, miś Brązuś trzymał w rękach lornetkę, która pozwalała mu przybliżać obraz. Wkrótce zaczął zauważać pierwsze zwierzęta. Najpierw zobaczył wielkiego słonia, który spacerował. Następnie Jeep zatrzymał się obok stada zebr. Brązuś przez lornetkę widział, jak te piękne zwierzęta biegają po równinie. Ich białe i czarne paski były niesamowite, tak że miś Brązuś nie mógł oderwać od nich wzroku. W miarę jak kontynuował swoją podróż, miś Brązuś obserwował jeszcze wiele innych zwierząt. Każde z nich było dla niego jak niesamowita niespodzianka. Podczas safari Brązuś czuł się tak, jakby sam był częścią tej dzikiej przyrody. Był pełen podziwu dla wszystkich tych zwierząt. Nagle na horyzoncie miś Brązuś zobaczył na własne oczy coś ciekawego. Były to ogromne słonie, które spacerowały powoli po sawannie. Miały wielkie trąby i wydawały się bardzo spokojne. Brązuś patrzył na nie z zachwytem, widząc tak wielkie zwierzęta. Przewodnik opowiedział mu o życiu tych wspaniałych zwierząt. To niesamowite stworzenia. Słonie są jednymi z największych ssaków na ziemi. Mają wielkie trąby, które używają do jedzenia, picia i do chłodzenia się. Gdy jedzą trawę, tworzą ścieżki i przestrzenie dla innych zwierząt. Są też jednymi z ważniejszych opiekunów wodopoju dla innych zwierząt na sawannie. To niesamowite. Następnie Brązuś ujrzał niedaleko siebie zebry. Chip zatrzymał się. Zebry miały piękne pasy na swoim futrze i biegały wesoło po trawach. Brązuś uśmiechnął się, bo wydawały się takie radosne. Przewodnik zaczął opowiadać, że zebry są także niezwykle ważne. Ich pasy na futrze to nie tylko ozdoba, ale także skuteczna ochrona przed uciążliwymi muchami i komarami. Te paski pomagają im ukrywać się przed drapieżnikami, takimi jak lwy i hieny. Dzięki nim zebry wyglądają na jeszcze piękniejsze. Zebry mają długie nogi, co sprawia, że są bardzo szybkie i mogą biegać bardzo daleko. Kiedy widzą niebezpieczeństwo, natychmiast zaczynają biec, unosząc w górę ogony. Wyglądają wtedy jak małe koniki z białymi ogonami. Mają też duże, okrągłe uszy, które pomagają im słuchać dźwięków wokół nich, a dzięki temu mogą usłyszeć zbliżające się niebezpieczeństwo. Żywią się trawą, lubią pić wodę z rzek i jezior. Gdy są spragnione, mogą przemieszczać się na długie odległości, aby znaleźć wodę. Te wspaniałe zwierzęta żyją w dużych rodzinach i opiekują się sobą nawzajem, a to oznacza, że zawsze mają kogoś do zabawy i do wspólnych przygód. Jeep zjechał bliżej do małego jeziora, gdzie można było zobaczyć wiele ptaków wodnych. Były tam różowe flaminki, które tańczyły w wodzie, i pelikany z wielkimi dziobami, które łowiły ryby. Miś Brązuś zapytał przewodnika: a te ptaki wodne, flamingi i pelikany? Ptaki wodne są także bardzo ważne dla naszej planety. Pełnią kilka super ważnych ról, odpowiedział przewodnik. Flamingi i pelikany są jak lekarze dla wód. Wiele z nich żywi się małymi organizmami, które mogą być szkodliwe dla wody. Dlatego jedząc te organizmy, pomagają w utrzymaniu wód w dobrej kondycji. Kiedy ptaki wodne pływają w wodzie, mieszają ją swoimi nogami. To pomaga rozprzestrzeniać pożywienie
dla innych organizmów w wodzie, co wpływa na cały system wodny. To znaczy, że ptaki pomagają w utrzymaniu zdrowego środowiska wodnego? Zapytał miś Brązuś. Przewodnik potwierdził. W ten sposób przewodnik dostarczał misiowi Brązusiowi ważnych informacji na temat każdego spotkanego zwierzęcia. To jest doskonały sposób, aby dowiedzieć się więcej o dzikiej przyrodzie i zrozumieć, dlaczego ważne jest zachowanie tych niesamowitych zwierząt i ich siedlisk. Brązuś był zdumiony różnorodnością ptaków i ich pięknem. Wyciągnął lornetkę i przyjrzał się im z bliska. Każdy ptak miał swoje unikalne piękno. Następnego dnia wyruszyli jeepem w głąb afrykańskiego lasu deszczowego. Drzewa tam były ogromne, a liście tworzyły gęstą, zieloną dachówkę nad ich głowami. Zobaczyli kręte liany zwisające z drzew. W lesie żyły małpy skaczące z drzewa na drzewo. Miś Brązuś miał okazję pozdrowić jedną z nich, która uśmiechnęła się szeroko. Następnie podczas wizyty nad rzeką Brązuś zobaczył hipopotamy pływające w wodzie. Były ogromne i wyglądały tak, jakby się uśmiechały. Brązuś był na safari w Afryce i nagle zobaczył w oddali wysoką żyrafę stojącą wśród drzew. To było coś niesamowitego. Żyrafa była tak wysoka, że wydawało się, że sięga aż do samego nieba. Jej ciało pokrywały plamy o różnych kształtach i rozmiarach. Nie mógł oderwać od niej wzroku. Podziwiał jej długą szyję, która pozwalała żyrafie dosięgnąć liści na wysokich gałęziach drzew. To było niesamowite, jak sprawnie i elegancko poruszała się wśród tych drzew. Jeep zatrzymał się, aby miś Brązuś lepiej mógł przyjrzeć się tej pięknej żyrafie. Żyrafa zwróciła na nich uwagę i rozejrzała się szeroko. Jej wielkie oczy patrzyły na misia Brązusia i przewodnika. Brązuś pomachał jej delikatnie z uśmiechem. To było niesamowite spotkanie z jednym z wyjątkowych zwierząt Afryki. Miś Brązuś kontynuował swoją niesamowitą przygodę i tym razem zauważył uroczą antylopę. Antylopy są szybkie i zwinne, a ich piękne rogi są bardzo charakterystyczne. Brązuś siedział na fotelu jeepa, patrząc przez okno z podekscytowaniem. Nagle na otwartej równinie zobaczył grupę antylop, które biegały swobodnie wzdłuż trawiastych terenów. Ich futro było brązowe z białymi plamkami, a ich rogi były zakrzywione w eleganckie kształty. Antylopy biegały z gracją i lekkością, unosząc się nad ziemią. Miś Brązuś podziwiał ich zwinną sylwetkę i piękne ruchy. Były to takie eleganckie stworzenia. Jeep zatrzymał się, aby miś Brązuś mógł lepiej przyjrzeć się antylopom. Brązuś podskoczył z radością, obserwując te wspaniałe zwierzęta, które zdawały się nie zwracać uwagi na obecność jeepa. Antylopy bawiły się i skakały. Brązuś był też pełen podziwu dla tych szybkich stworzeń. Chociaż były one nieco różne od żyrafy, również stanowiły niezapomniane wrażenie podczas jego afrykańskiego safari. To był kolejny magiczny moment w tej niezwykłej podróży. A teraz miś Brązuś ma okazję zobaczyć króla sawanny, czyli lwa. To jest jedno z najbardziej ekscytujących spotkań podczas jego safari w Afryce. Jadąc jeepem przez sawannę, zauważył wielkiego lwa. Lew ten stał dumnie na szczycie pagórka,
rozciągając się w pełnej okazałości. Miś Brązuś miał motylki w brzuchu z podekscytowania. Lew miał złote futro i wielkie, masywne nogi. Jego grzywa falowała na delikatnym wietrze. Na szczycie pagórka wydawało się, że patrzy na całą sawannę jak jej król. Brązuś uważnie obserwował lwa przez okno jeepa. Lew wyglądał na potężnego i dumnie pozującego. Jego oczy były pełne mocy i pewności siebie. To było spotkanie, które na zawsze pozostanie w pamięci misia Brązusia jako symbol dzikiej i nieokiełznanej przyrody Afryki. Miś Brązuś był bardzo wdzięczny, że mógł zobaczyć lwa na żywo i poznać tajemnicę życia na sawannie. To był jeden z tych magicznych momentów, które sprawiają, że safari w Afryce jest tak niezwykłe i pełne emocji. Kiedy Brązuś kontynuował swoją podróż po afrykańskiej sawannie, nagle zobaczył wspaniałego lamparda. Lamparty to piękne i wyjątkowe koty, dzikie, których futro jest pokryte pięknymi plamami. Lampard spoczywał na gałęzi drzewa. Wydawało się, że odpoczywa po polowaniu. Jego futro było złociste, z ciemnobrązowymi plamkami, a jego oczy błyszczały jak szmaragdy. Miś Brązuś był zafascynowany tym eleganckim i niesamowitym drapieżnikiem. Patrzył na Lamparda z ogromnym podziwem i zdziwieniem. Lampard wydawał się być sprytny i nieuchwytny. Jego delikatne ruchy były niesamowite. Był to prawdziwy mistrz kamuflażu, doskonale dostosowany do życia w dzikiej naturze. Jeep zatrzymał się na chwilę, aby można było lepiej przyjrzeć się Lampardowi. To była ta wyjątkowa chwila, która sprawiała, że Brązuś czuł się jeszcze bliżej natury i jej tajemnic. Spotkanie z Lampardem na safari w Afryce było niezwykłym przeżyciem. To pokazało Brązusiowi, jak piękna i różnorodna jest przyroda Afryki, pełna niesamowitych zwierząt, które są niezwykle fascynujące. Po wielu godzinach jazdy i obserwacji zwierząt, Jeep zaczął wracać z powrotem do swojej bazy. Podczas wieczoru Brązuś spędził czas z przewodnikiem przy ognisku, opowiadając sobie historię o tych przygodach, obserwując gwiazdy na afrykańskim niebie. Były tam tak jasne i liczne, że czuli się, jakby byli w magicznym miejscu. Po kilku dniach pełnych wrażeń i niesamowitych widoków, Brązuś wrócił do swojego domu, bogatszy o kolejne nowe doświadczenia. To był niesamowity czas, a miś Brązuś czuł się szczęśliwy za możliwość uczestnictwa w takim niesamowitym safari. Zrozumiał, jak ważne jest zachowywanie dzikiej przyrody i jej mieszkańców, aby przyszłe pokolenia również mogły cieszyć się tymi cudami natury. Brązuś spędził kilka dni, podziwiał żyrafy, małpy, pelikany, hipopotamy, zebry. Patrzył, jak słonie kąpały się w błotnistych kałużach. Każde spotkanie z dziką przyrodą było dla niego jak bajeczna chwila. I tak, drogie dzieci, Brązuś przeżył swoją wielką przygodę na sawannie. Nauczył się wiele o dzikiej przyrodzie i zwierzętach, które tam żyją. Wrócił do swojego życia w lesie, a jego serce było pełne pięknych wspomnień. Dzięki tej wyprawie stał się bardziej odważny i ciekawszy poznawania kolejnych niesamowitych przygód. A teraz, kiedy zapada wieczór nad lasem, Brązuś opowiada swoje niezwykłe historie z wyprawy na safari swoim przyjaciołom z lasu. Niech wasza ciekawość będzie waszym przewodnikiem w odkrywaniu świata.
Pamiętajmy, że świat jest pełen cudów i niespodzianek. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.